Cześć, z tej strony Bartek Popiel, witam Cię serdecznie. Jak widzisz, nadajemy z zupełnie nowej siedziby, jesteśmy świeżo po przeprowadzce, mamy bardzo dużo miejsca. Tu jest 60 metrów kwadratowych w jednym kawałku, więc będziemy kręcić naprawdę świetne materiały. Już niedługo zobaczysz efekt naszej pracy, efekt ostatnich kilku miesięcy przygotowań. I bardzo się cieszę, że to wszystko miało miejsce, wiesz, bo całe lata na to pracowałem, jestem tym podekscytowany, cieszę się jak dziecko w Disneylandzie. Być może jeszcze w tym momencie słyszysz echo, tak, ponieważ to pomieszczenie jest jeszcze dosyć puste, nie jest jeszcze odpowiednio wygłuszony, ale już niedługo będziemy nad tym także pracować. Zatem mam nadzieję, że wybaczysz mi ten mały mankament, jakim jest prawdopodobnie to echo, które słyszysz. Okej, przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej sprawy, jaka wydarzyła się w ostatnich dniach, a mianowicie była to awaria systemu GetResponse. GetResponse to jest system, którego ja używam do wysyłki mailingu, do obsługi swojej bazy mailingowej, i był taki problem, że GetResponse miał atak, tak? Zostali zaatakowani przez hakerów. I ja wysyłałem w zeszłym tygodniu mailing, wiadomość do swojej bazy i dostało to zaledwie kilkanaście procent osób, tak? Zwykle to jest kilkadziesiąt procent ludzi odbiera moje maile. I no niestety też wiele tych maili trafiło do spamu, więc to nie była za fajna sytuacja. Natomiast ja wtedy również wysyłałem informacje w związku z tym, że ceny klubów, które robimy w Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie, tam miała się lekko zmienić cenę, natomiast no z racji tego, że tylko część osób dostała tą informację, to postanowiliśmy, że ta cena zostanie praktycznie do końca niezmieniona, czyli te 67 zł jest praktycznie do ostatniego dnia, tylko w ostatnim dniu, dzień na dzień przed szkoleniem ta cena ulegnie lekkiej podwyżce, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak rażąca kwota. No a jest to trochę taka mała kara dla osób, które czekają na ostatni moment. Okej. Więc ceny klubów pozostają na takim samym poziomie. A teraz zróbmy rzecz bardzo istotną, a mianowicie ćwiczenie z pewności siebie. Bardzo istotne jest to, żeby rzeczywiście pracować nad tą swoją pewnością siebie, żeby w wielu sytuacjach, które w tej chwili sprawiają Tobie jakiś dyskomfort, żebyś czuł się w tych sytuacjach po prostu jak ryba w wodzie. To jest to, co ja nazywam pewnością siebie, że w danej sytuacji Ty się po prostu potrafisz odnaleźć. I tyle. Więc jak to dokładnie wygląda? Zróbmy teraz małą podróż do przyszłości. No, może nie do końca w takim stylu. Natomiast chciałbym Ci przedstawić pewne ćwiczenie, które pomoże Ci w wielu sytuacjach, które czasami stoisz przed takim dyskomfortem, na przykład czy podejść do jakiejś osoby, czy z nią porozmawiać, czy zapukać do prezesa, czy do kierownika o podwyżkę, może chcesz przeprowadzić jakąś ważną rozmowę, może potrzebujesz urlopu. Tak, takie sytuacje, gdy no, masz coś zrobić, ale się wycofujesz. Tak, zacząć czy nie zacząć, zacząć czy nie zacząć, podjąć tą decyzję czy nie. Więc to ćwiczenie jest naprawdę świetne, ono wiele razy mi pomogło i mam nadzieję, że pomoże także Tobie. Generalnie chodzi o to, aby stworzyć sobie historię, co się może stać, i pociągnąć tą historię nieco dalej, ponieważ wiele osób, jeżeli ma jakieś lęki, ma jakieś obawy, to zatrzymujemy się w tym miejscu kulminacyjnym, zamiast iść jakby dalej z tą całą historią. Wyobraź sobie taką sytuację, zrób mi przykład, ponieważ moim zdaniem to będzie taki najlepiej zobrazowane. Wyobraź sobie taką sytuację, że jest facet i on chce podejść do kobiety, ale za chwileczkę znajduje milion wymówek, tak? Być może sam byłeś w takiej sytuacji, jeżeli jesteś facetem, że chciałeś podejść do jakiejś pięknej dziewczyny, ale za chwilę w twojej głowie pojawiły się wymówki w stylu, no ale ona może ma chłopaka, a może ja jestem za brzydki, a może jestem nieodpowiednio ubrany, a może nie dzisiaj w ogóle i tak dalej, tak? Natomiast zastanów się, że gdybyś do niej podszedł i porozmawiał, i nawet jeżeli ona by nie była zainteresowana, tak, powiedziałaby ci, wiesz co, mam chłopaka, spadaj, tak, czy cokolwiek innego, to być może by cię to poruszyło w tym momencie danym, ale jak na to byś spojrzał, jakbyś spojrzał na tą sytuację za tydzień, za miesiąc, za rok, prawdopodobnie byś się z tego śmiał. Właśnie o to mi chodzi, że wyobraź sobie, że podchodzisz do niej i rzeczywiście ona daje ci kosza. Mówi, wiesz co, no przepraszam cię bardzo, ale nie umówię się z tobą na kawę, bo mam chłopaka. No i ty mówisz, okej, no dobra, przepraszam i tak dalej. I jak się z tym czujesz za tydzień, za miesiąc? Po roku już prawdopodobnie tego nie pamiętasz.
Widzisz, być może miałeś już takie sytuacje w życiu, może miałeś kiedyś okrutny katar, jak chodziłeś do podstawówki i ktoś cię rozśmieszył i ty kichnąłeś i nasmarkałeś na zeszyt, tak, i cała klasa się z ciebie śmiała. No i oczywiście w tamtym momencie zrobiłeś się czerwony, było ci wstyd, chciało ci się płakać, było ci smutno, sam wracałeś ze szkoły, koledzy się może z ciebie śmiali, tak, tam wołali jakoś na ciebie, że jesteś glutem i tak dalej. Tak, dziwne sytuacje. Natomiast kwestia jest taka, że wiesz, mija tydzień, dwa, trzy, miesiąc, rok, kilka lat, i się z tego typu sytuacji nie śmiejesz. Być może byłeś w związku i byłeś naprawdę mega zakochany. I ten związek się rozpadł i wtedy oczywiście również było ci smutno, że o Jezus, bo ona ode mnie odeszła, jak mi smutno, jak mi źle, jak mi przykro. Ale być może teraz jesteś w innym związku, znacznie lepszym, znacznie lepiej poukładanym, znacznie lepiej się dogadujecie, macie znacznie lepszy seks i tak dalej. I teraz jest kwestia tego, że prawdopodobnie dzisiaj powinieneś podziękować tej swojej byłej kobiecie, że ona doprowadziła jakby do rozpadu tego związku. Więc może wtedy było to rzeczywiście dla ciebie bardzo smutne, ale dzisiaj patrzysz na to zupełnie inaczej. A być może kiedyś również w szkole podstawowej, wiesz, grałeś w jakimś teatrzyku i zapomniałeś kwestii i była cała sala ludzi i ty nagle zapomniałeś, co masz powiedzieć i ktoś ci musiał podpowiedzieć albo zszedłeś ze sceny. No różne rzeczy się mogły wydarzyć i wtedy to również było dla ciebie straszne, trudne, traumatyczne. Natomiast dzisiaj no prawdopodobnie już to cię tak nie dotyka. Więc jak będziesz w jakiejś sytuacji, której się boisz, to właśnie pomyśl o tym, jak ty będziesz na to patrzył za miesiąc, za pół roku, za rok, że to wcale nie jest nic takiego wielkiego. To jest wielkie teraz, na ten moment. Ty tak sobie to wyobrażasz, to jest, ma taki wielki obraz, taki demon w twojej głowie, ale tak szczerze mówiąc, tak jak mówię, za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące, za pół roku, to będzie błahostka. Prawdopodobnie nie będziesz o tym w ogóle nawet pamiętał. Okej? Okay? To jest tak śmieszna sprawa. Więc zastanów się nad tym. Pomyśl o tego typu rzeczach, jak tego typu rzeczy przebiegały w twoim życiu. I jeżeli masz teraz do podjęcia jakieś trudne decyzje, albo będziesz się borykał z jakimiś takimi decyzjami właśnie, czy podejść do kobiety, czy podejść do faceta, czy iść do szefa, czy iść do kierownika, czy założyć firmę, czy czegoś się trzeba dowiedzieć w urzędzie, może gdzie musisz złapać za telefon, może trzeba gdzieś zadzwonić i w tym momencie czujesz taką jakieś dziwne napięcie, tak czujesz się z tym jakoś tak, czujesz dyskomfort, to pomyśl, jak się będziesz z tym czuł właśnie. Za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, że to nie będzie wcale nic takiego wielkiego. Nawet jeżeli usłyszysz odmowę, to za rok to będzie jakaś błahostka, jakiś mały epizod w twoim życiu. Nic wielkiego się nie stanie, pamiętaj o tym, to jest bardzo istotne. Tego typu nastawienie naprawdę może radykalnie podnieść twoją pewność siebie, że będziesz odważniej podejmował różne decyzje, że będziesz odważniej wychodził do ludzi, że odważniej będziesz inicjował różnego rodzaju rozmowy. I to jest właśnie wspaniałe. I to jest właśnie wspaniałe, więc naprawdę, przerób to ćwiczenie, pamiętaj o tym, że ta dana sprawa teraz wydaje ci się wielka, ale za pół roku będzie znacznie mniejsza. Jeżeli chcesz przerobić więcej ćwiczeń tego typu, to zapraszam cię na kluby, które organizujemy w Katowicach, we Wrocławiu oraz w Krakowie. Pod tym nagraniem znajdziesz link, więc kliknij w ten link, przeczytaj ofertę, sprawdź, czy to jest coś dla ciebie. Jeżeli poczujesz, że tak, to serdecznie cię zapraszam, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że to nagranie ci się spodobało. Myślę, że naprawdę warto tego typu rzeczy przerobić, także naprawdę warto się zabrać porządnie do roboty i przeczytaj tą ofertę teraz, zrób to teraz, ponieważ z każdą sekundą, jak to odkładasz, to prawdopodobieństwo, że to zrobisz, tak naprawdę spada do zera. Więc przeczytaj to, no bo albo się bierzesz porządnie do roboty, albo tylko mówisz, że no ja chciałbym to, chciałbym tamto, ale de facto wszystko pozostaje w tej sferze chcenia. Więc albo się bierzesz porządnie do roboty, albo chcesz zmienić swoje życie, albo nie. To jest twoja decyzja, to jest twój wybór. Mam nadzieję, że wybierzesz mądrze. I naprawdę warto przyjść, poznasz fantastycznych ludzi, będzie okazja, żeby porozmawiać ze mną, uściśniemy sobie dłoń, jeżeli znamy się tylko internetowo, to myślę, że fajnie się spotkać na żywo, zwłaszcza, że cena jest skandalicznie niska. Serdecznie Cię zapraszam do Katowic, do Wrocławia lub do Krakowa. Sprawdź terminy pod spodem, kliknij w link poniżej i do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.